Witamy w kolejnym odcinku naszej serii Multiplayer Władca Pierścieni Podbój w obronie Śródziemia. Z tej strony Mateusz i Michał. Witam. A teraz będzie coś nowego, będę grał z wiedzowcą. Polubiłem po prostu jakoś mi się... Polubiłem tą grę jakoś. Nas gul przeleciał, dobra, jesteśmy bezpieczni. Ej, patrz na to, ja podejdę pod bramę i zobacz co mi się stanie. Wiem, odleci, się tutaj będę się krył. O! Głupi grunt. Ale my... piechurzy. Brońcik tutaj cały czas po prostu. Dobra. Ja mam pomysł, a ty złamaczy tłumu będzie mi walić. Uważaj, oni się później nauczą. Wróg znów ma przewagę, kurde! On gadają coś o urodzinach. Łaki łamasz, no. Złamałeś tu? Fajno. To patrz jak ja nabijam. Trolle. A! On mi bomby nie chciał rzucać w ogóle. Ja, coś mnie zabiło. Troll. Oj, to była przewaga. Ło, jaka horda poszła. Uważa, bo jak zaczną zdobywać przewagę, jeszcze trolle! Oj, ludzie, przegraliśmy. Tyle się mogę już powiedzieć. Jako zwiadowcy tutaj już przegraliśmy. Czekaj. Ja tutaj zaszkletuję tego po lewej. Trolla już szkletuje. Siema! Siema. Siema! Burbung! Gdzie te trolle żyją? No co?! Nie zabił mnie żaden. O ludzie święci, jak mało HP mamy. Nie żyje. Ty, ja dwa naraz zabiłem. Nie, ja jednego bombą krzyknąłem. Już się kryjesz, kiedyś mogę woje wyciachać. No. Licz się jako mój. Do murów! Ej, patrz, to nas ocali! Ej, teraz ma wszyscy orkowie debną na dole. Pamiętasz, że się wszyscy nasi steleportują tam, a orkowie debną. Ej, patrz, on powiedział pod mury. Dobra, to ja idę pod mury, bo tam będziemy bezpieczni, prawda? Pod mury. To patrz, nagraj to. My będziemy bezpieczni pod murami. Prawda? No. O, dlaczego mnie walnęła katapulta? O, mieliśmy być bezpieczni. Gdzie ty w ogóle jesteś? No ty, jeszcze rozwalam tych. Dobra, to chodź na te wieże oblężnicze całe. Dobra, bo tu mi jest zaraz dead. Ja mi teraz deadną. Pamiętasz? Wchodzisz niewidzialny na tamto piętro, co i nie? Chcę przymienić na chwilę w maga, aby się uleczyć. Dobra. Why not? O, ładnie.
Skoro te wieże mają zostać zniszczone szybko, to czemu nie mamy ogranicznika czasowego? Dobra. Dobra, gdzie? Dobra, czekam na ciebie tutaj. Na pięterku. Mnie to dziwi naprawdę, że ta mina, że ogólnie bomba tego zwiadowcy ona wygląda trochę jak powiększona bomba Isengardzka. Wiesz, że bomba Froda jest większa od jego głowy. Jest na równi głowy Froda albo większa. Większa. Większa, większa. Czekaj. Powiem ci, kiedy już się stanie. Kurde, ale mi się lagi robią. Ty człowiek, w ogóle jakie lagi? Jakiś film zapisujesz? Nie, nagrywam. A, spadło. Ale... Czekaj, chyba znam powód. No jasne! Gnomka jeszcze sobie oglądałem. A się dziwię w ogóle, że jak ten Mienestili tutaj wytrzymuje. Boże, jak ja mam nieubłagane lagi. Dobra. Ja nie mogę... Takie lagi, że ja w ogóle na miną już nie mogę rzucać. Ej, prawie weszłem na tą wieżę. No, zrobiłem orka. Ajdź. Raz rzuć bombą. Po co balisty? To jest moje jedyne pytanie, po co? To się dziwię. Gasy mas. Use the balista. Fajnie. So serious. O kurde, ork tutaj jest przy tej machinerii. Ja ci tam pomogę. Strzelę ich z balisty wszystkich. Zabili mnie. No co jest? Jestem zwiadowcą, to zaraz dednę. Strzelaj! Jaka balista! Zlagowałam się, nawet nie strzeliłam. O ludzie, ta seria będzie jakaś brena. Nie, teraz ja już magiem wchodzę. Magiem trzeba tutaj już wejść. Jeśli nie wejdzie magiem, to będzie troszeczkę kiepsko. Jaki chamski magi. Ja jestem magiem, nagadzę. Ale ten orkowy. Wykonaliśmy misję. O ludzie, woj, o kurde. Tutaj trzeba magiem wgrać. Ja już jestem magiem. Ale lagi. Ale ja mam lagi. Jesteś? Jestem, tylko zwalam ich. Dobra. Lagozaura. Wiesz, kiedy to głośne? Jakie? Nie mówić, jak bestia. Ty jesteś za tą hordą? Dalej. Ale fajnie, jak się naładuje, to wszyscy tak prawie już giną. Ech, to porkować mi chcieli. O, chodź, MRM, chodź. Tutaj szykuj już błyskawicę najlepszą. Najlepszą błyskawicę już mam gotową. Niech ten mak usunie tą tarczę, bo gówno będzie w mojej błyskawicy. O. Dobra. Teraz bądź! Ej! Kurek, jak on ginął, o lol. Ale lagi.
ognia. O, teraz nikt nie przejdzie. Choćby to był nawet twój. A teraz to przejdzie. Jak tu Gandalf gadał, a... You shall not pass! Sorry. You shall not pass! Ej. Jest to, że błyskawica naprawdę fajnie sobie wchodzi. Przeskakuję sobie między nimi. Na piechura nie chce mi się... O, ale piechur i boj to zupełnie co innego. Do góry. Fireball! Ty, jakim tam poszło chamsko, zobacz. Nie ma jeżdżenia na mieczu. To jest niezdrowe dla środowiska. Właśnie. Nie ma biegania w spowolnionym tempie. Dobra, wiesz co? Nagadamy jeszcze coś wracając. Kurde, co tak długo to trzeba jeszcze promić? Strasznie się wydłuża. Robimy to, aby to było bardziej ciekawe. Na narodzinach Sabrona będziemy grać się na legendarnym. No. Teraz gramy na heroicznym. Ty, jak teraz ładnie poszło. No, błyskawicki są fajne. Czekaj. O kurde, kurde! O, i tak trafiłem. Hej, boju! Boju, boju! Wiem, że mnie nie chcesz zabić. Wiem, że musisz jeździć na mieczu, ale nie może. Czekaj, tego trzeba tutaj wyeliminować. Jeps. 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 Se to długo się broni. Co? Se długo broni. Ale rzeczywiście zobaczcie, jeszcze wracają do informacji. Zauważyliśmy, że to jest prawie jedna z polskich serii, nawet jedynych polskich serii, które jest po polsku, na multi i do tego wynajemy... Ale ta błyskawica daleko nie do przejść. Człowieku, jeszcze jeden ork nie przeszedł przez to. Patrz, jak teraz pięknie ci wszystko. Jak on tu ma zdobywać przy... A, Mati, jeden ork poszedł. Jeden, wow. Wow, naprawdę jeden. A gadałem, że ani jeden nie przeszedł. Ten jeden ork musi być naprawdę hardkorowym zwiadowcą. Zgadłem? Czy to był piechur? Bierz tą prawą, a ja tą dolną. Albo nie, czekaj. Już tutaj zmieniam na umówkę. Wszyscy dead. Ej ty. Ty za fajny... brzydkie krzyczenie. No to za... mam fajną pozycję. Za posiadanie aż tak długiego miecza. O! Ej! Ejo! No to nie było fair. A! Odbiłem jego tworek. Ale lag, ja teraz w ogóle z miejsca się nie mogę ruszyć. Ej, Michał! Tak? A się w ogóle z miejsca prawie nie mogłem ruszyć przez te lagi. Nie, wiesz, to nie są lagi. Jak wolno idziemy, to przez to, że na łatwym się bardzo idzie szybko, na heroicznym troszkę... Nie, nie, po prostu się pewnie się wszyscy zatrzymują i idą, wszyscy zatrzymują i idą. A. Tak dynamicznie. O, że laguje mi się w ogóle. No, oczekujemy na innych graczy, idę od razu do bramy. Zobacz, jaka piękna. To jest te fajne miejsce dla łucznika na szczycie. No. Ale to się nie opłaca, ponieważ tutaj ten, te wieże to jest strasznie takie. Ej, no, wejdź już na ten pole oczekiwane. Jestem. Nie? Jesteś tak? Przy bramie. Jestem przy bramie. A pole oczekiwane jest tutaj. Patrz, jaka piękna już tutaj, no patrz. Nie wiem, że nie widzisz tej bariery pięknej. Za tobą idą orchowie już. Ale jeszcze nie ma Gandalfiego. Dobra, ja będę Gandalfem. Ja mogę być Gandalfem. Chyba, że mogę, mam być łukiem. Dobra, będę łukiem. Jak se chcesz? Sprytem na górę iść ładnie. Nie? Yeah. O! Zaszkie ładne miejsce. Mam tą wieżyczkę fajną. Masz ją? W serio, Gandalfowa tarcza jest najlepsza chyba.
No. Tutaj ja rozumiem. Ja sobie tylko leciutko tam błyskawice ładnie leciuteńko. Ty, jak to daleko doleciało? Oczyszczający ogień. Pan, że jak byliśmy w czwartej klasie, to mi takie coś głupiego w akwaparku powiedziałeś, że woda oczyszcza. Petru. Pamiętasz? Pamiętam. Ludzie, jakie ty kiedyś się plotłeś głupoty. I też mam takie lagi, bo mi się tutaj bardzo wolno strzało, muszę przymodować. Jaką Gandalf ma dobrą błyskawicę? Gandalf on ma bardzo fajne rzeczy. Myślę, on jest jeden z najlepszych magów. Według mnie on jest najlepszy. Ej! O kurde, to brzmi nie sztyletował. A, oni sztyletują dopiero od pół Pelenoru. Dobra, szpoko. Szpoko! Czekaj, nie zabijaj ich! Nie zabijaj! Ja tak piękną błyskawicę im puszczę. Czyk, 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 czyk. A to ciągle na jednej błyskawicy. Nie zabijaj ich tej grupy. Ja trolla już walę. No szkurde, mag musiał blokować. Boże! Troll już jest? Ale wolno idzie ten troll. Ja go zatrułem jeszcze. Ile tych kuleczek tutaj leży? Trolls are coming! Stop them here! Gandalf w ogóle nie musi ładować błyskawicy, aby kogoś zabity zabiwa. Troll. Padł. Widzę zwiadowca, że gdzieś tam się idzie, wędruje. Czekaj. O, piękna grupka idzie se. My jesteśmy dębo ludki, hopsasa. O, o. Łek, wiesz co, ja bym się bał, gdy mnie walnęła ta. Ludzie, Gandalf jest super. Najlepszy bohater chyba. Magiczny. Oj, teraz będzie te, dużo kapitanów. Dobra, to ja ładuję już błyskawickę. Nie musisz się specjalnie zajmować tymi grupkami, bo ja chętnie chcę taką... O, już widzę fajnego trolla. On ma miecz chyba. A nie. Stój, daj mi się nim zająć, tym trolem. Nie mogę już. Już nie mogę go ostrzeliwać. To kapitan. Troll kapitan? Nie, a mag kapitan. Ej, kurde, troll mnie na hama bierze. Headshot. Trolla da się zabić falą też, nie? Nie, nie wiedziałem. Chyba. Zresztą to miejsce jest najlepsze dla łuka. Yep. Jaki ładny. No już tak myślałem, że jak teraz dużo to naprawdę się filmików nakręciło, bo przyznamy się do tego, że jest drugi dzień, a jesteśmy już na Minas Tirith, więc... I tak my na lajcie tak godzinkę sobie gramy. To w ogóle, to jest... Naprawdę. O, mamy kapitana Woja. Ty, ale fajnie wygląda. Ciekawe, Woj? Chyba zwiadowca. Nie, Wojmak, bo się regenerował przed chwilą potężnie. Headshot. Ty, Wojmak, jakie fajne połączenie jest. Chęcy, a właśnie, kapitanowie zazwyczaj mają taką swoją drugą klasę. Ja na wichrowym czubie kiedyś trafiłem na łucznika zwiadowcę. Ognista strzała zatruta i niewidzialność. Wyobraźcie se. Bariera nie działa od dołu. Czy ten mag tego nie wie jeszcze? Bariera nie działa. Ale wiesz, to już koniec będzie zaraz. Szczerze dobra. Mówiąc, nam idzie łatwiej na tych, na takich poziomach niż na tym, na łatwym. Czy na łatwym, no właśnie, też się dzieje tak.
Bo my, tacy noob playerzy, kiedyś byliśmy, że ciągle na łatwym. Kiedyś grałem w Baldura na najłatwiejszym. Wiesz, że można było tam zabić Sarę, bo na one hit KO w jedynce? Koniec. No to, to będzie koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Pa, pa. Pa, pa. Jeszcze napisz zwycięstwo. Zwycięstwo. No, jakie durne nic. Co, nie ma? No jest. O, no to do zobaczenia. Pa, pa.